Witam wszystkich, z tej strony Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w Far Cry 6, w którym zajmiemy się na dobry początek dalszą częścią historii u Gilberto albo u Rosy Mel, jak kto woli. Tutaj mieliśmy udać się i rozkręcić imprezę. Czas, żeby Rosa Mel Paquette pokazała wielkiego faka reżimowi. Pomóż mi nakręcić nowy filmik Rosy Mel. Zapraszam do polubienia i zasubskrybowania. No to, czy w końcu będzie chodziło o imprezę, czy nowy filmik, a może połączymy obie te rzeczy? Przekonamy się, jak już się udamy tutaj na górę. Standardowo oczywiście mamy z Rosą Mel, czy też z Gilberto, spotkać się w tym samym miejscu, co w ostatnich odcinkach. Więc pogadajmy i dowiedzmy się szczegółów. Miss Amores. Oh, it's true. I'm switching. I mean, I'm divorcing the government. They promised me a microphone, and they gave me a banana. I'd like to show them where they can shove their bananas. But that's another video. The point is, I will not be the flapping lips of the regime any longer. The truth is, I love La Morale and Libertad. They treat me right, and they want to treat us right. Miss Amores, love yourselves more! We are not the world's medicine cabinet. We are Jara! And no matter what, always remember, Rosa loves you. Los amo a todos! Los amo a todos! To się nazywa wystąpienie. Danny, glad you're here. A to naprawdę wszystko? Okej. No nie wiem, nie napracowaliśmy się tutaj, szczerze mówiąc, no operacja ukończona. Zdecydowanie. Rosa Mel jeszcze coś powie? Jest wyszarzona opcja, dopiero teraz możemy pogadać. That was one hell of a performance. I was about to tell you the same thing. Thank you for everything, Danny. My chameleons and I are safe thanks to you. If you ever need anything, you know where to find me. You got it. Czyli to naprawdę wszystko. No w tej grze pojawiały się momentami takie mini operacje, które sprowadzały się tak naprawdę tylko i wyłącznie do tego, że właśnie oglądaliśmy jakąś scenkę przerywnikową i właśnie tak jest w tym przypadku najwyraźniej. No dobra, no to skoro nie napracowaliśmy się tutaj zbyt wiele, to od razu skorzystajmy z okazji i udajmy się tutaj. Mamy kolejną wyprawę po skarb. Żołnierze reżimu zmusili ludzi pracujących na zaporze do przechowania tam wojskowych zapasów. To dobra wiadomość dla partyzantów. Ostatnio też, dość przypadkowo, rozpoczęliśmy sobie wyprawę po skarb. Tutaj już zaczniemy idealnie w miejscu, gdzie powinniśmy. Też sprawdziłem sobie, gdzie rozpoczęła się tamta wyprawa po skarb z poprzedniego odcinka, no bo ja wówczas właśnie przypadkowo, wchodząc do jaskini, od razu tę wyprawę rozpocząłem, ale no zgodnie z moimi przewidywaniami tutaj w Concepcion można było tę wyprawę po skarb rozpocząć. Po prostu na jednym budynku jest notka, którą odczytujemy i wtedy dopiero mamy informację, do jakiej jaskini się udać. No, mi się udało to zrobić nieco wcześniej, przed odczytaniem tej notatki. Tymczasem, kurczę, trochę musiało trwać przygotowanie do tego nagrania, bo się ściemniło, a przecież mieliśmy właściwie środek dnia. No nie zmienia to faktu, że tutaj ukończymy tę aktywność za chwileczkę. Duża wysokość. Doskonale rozumiemy oczekiwania. Zrobimy wszystko, żeby ta zapora była godnym hołdem dla prawdziwego prezydenta Jary. Osobiście naprawię uszkodzoną kładkę, a moi ludzie zajmą się otwartymi upustami. I oczywiście wszyscy jesteśmy dumni, że możemy udostępnić nasz magazyn i przechować pańskie zapasy wojskowe. Proszę zgłosić się do mnie po kopię klucza. Chwała Antonowi Castillo, Rafael. Fucking soldados. Taking over everything. Maybe they left something nice in that storeroom.
No dobra, z Rafaelem byśmy się chyba nie polubili za to oddanie Antonowi Castillo. To teraz tak, wypadałoby się rozejrzeć, gdzieś tutaj tego robotnika najpewniej znajdziemy. W ogóle słychać było przed chwilą jakieś krzyki. Tak jakby ktoś prosił o pomoc. Teraz pytanie, czy ja tutaj przeskoczę? Z użyciem kotwiczki jak najbardziej. Sprawdzę jeszcze tu. Wstęp wzbroniony. Przed rozpoczęciem przeglądu należy zamknąć upusty. Może to będzie też dla nas jakaś wskazówka na temat tego, co powinniśmy zrobić. Ej! Serio? No i co? A dobra, zatrzymał się. No to oczywiście nie można mu było niestety pomóc, kurczę. Ja się zastanawiałem, gdzie ja słyszę te wołanie o pomoc, a gość był tuż obok mnie. No nieźle. Dobra, dobra, żeby tutaj mnie ten prąd nie zepchnął, bo... Nieciekawie to wygląda? I oczywiście. No ja nie wierzę w to po prostu. Muszę wrócić, ale tam ciężko się utrzymać, naprawdę. Zdecydowanie powinienem wrócić i zabrać tę kartę, ale nie wiem, czy będę w stanie wejść na drabinę. No na szczęście tak. Tylko kurczę, jak się utrzymać na tej wodzie, żeby nie zepchnęło nas, tak jak przed chwilą to się stało. Jeszcze raz spróbuję z tej strony mimo wszystko zeskoczyć, bo jeśli tutaj będę zeskakiwał, to tym bardziej mnie zepchnie. No, ale mimo wszystko bezpieczniej jest wykorzystać kotwiczkę. Dobra, dobra. Całe szczęście, że udało się zdobyć. Kurde. Mało brakowało, a znowu byśmy to ominęli tym razem. No i co? I teraz tylko wystarczy otworzyć ten skład, aż wydaje się, że to zbyt proste. Chociaż patrzcie, że tam na górę mnie kieruje. A nie, bo to jest tylko ten ogólny obszar do eksplorowania. Zastanawiam się jeszcze na drugim końcu, co się znajduje. Może to nie wszystko, co muszę tutaj zrobić. W ogóle patrzcie, tędy? A nie, to i tak nie przejdziemy. Użyj klucza. Okej. Okay. To miejsce zbyt długo nosiło imię fałszywego prezydenta Santosa Espinosy. Ten słabeusz rządził jarą, dopóki Anton Castillo nie przywrócił dawnej chwały naszego kraju. Po remoncie ta zapora będzie nosiła imię Antona Castillo. Nowe oficjalne oznaczenia mają pojawić się po ostatniej inspekcji. Wszystkie magazyny na terenie obiektu należy natychmiast przekazać w użytkowanie wojsku. Chyba już rozumiem, o co tu chodzi. Mianowicie, w normalny sposób, najpewniej trzeba było przedostać się tam, na drugą stronę. I jednak tę wodę przyblokować, tak jak czytaliśmy wcześniej w notce. Słuchajcie, wiem, że to miejsce jest cholernie stare, ale musimy je naprawić na uroczystość nadania mu imienia Castillo, albo jego żołnierze zabiją nas wszystkich. Dopóki nie dojdę, co się dzieje z automatycznym systemem upustów, musimy obsługiwać je ręcznie. Nie otwierajcie sterowni, żeby żołnierze nie połapali się, jak bardzo uszkodzona jest ta zapora. To ten robotnik, który przed chwilą zginął, to jest Rafael, jak rozumiem. Ale ciekawe, być może właśnie ten prąd miał mi totalnie przeszkodzić w zdobyciu klucza i dopiero mogłem to zapewne zatrzymać tutaj. O ile w ogóle jest opcja się dostać. Do osoby, która zamknęła sterownię na łańcuch. Posłuchaj, ja też nie chcę, żeby to miejsce nosiło imię Castillo, ale takie sabotowanie drzwi naraża nas wszystkich. Soldados nie będzie interesowało, dlaczego zapora nie została naprawiona, po prostu nas odstrzelą. A więc kopcie tunele łyżeczkami, wyłamcie drzwi, przestrzelcie kłódkę, mam to gdzieś. Po prostu otwórzcie te drzwi. R. To czyżby jednak Rafael? Oficjalnie mówił co innego, ale nieoficjalnie się jednak sprzeciwiał chyba. No dobra, czyli kłódka przestrzelona rzeczywiście zgodnie z życzeniem.
No i trzeba będzie teraz tam się dostać od drugiej strony, ale... Ha. Dam radę tutaj jakoś się wspiąć, ewentualnie. No pewnie, że tak. O, ale warto tutaj i tak przyjść. Właśnie byłem ciekaw, czy nie ma tutaj też jakiejś notatki. Bo mimo, że zrobiłem to przedwcześnie i mogłem już zakończyć pewnie tę wyprawę po skarb, zbierając jakąś nową broń, no to tutaj zrobimy to tak, jak być powinno. Okej. Okay. Mamy przycisk. Tutaj zawór. Nawet jest alarm do wyłączenia. No i notatka. Do chorążych z La Jolla. Informacja o wniosku raportowym. Opowieści o duchach, część trzecia. Fantazma. Aktywista robotniczy, który stał się prawdziwym jarańskim superbohaterem. Zajmuje się obroną uciśnionych. Do chorążych z La Jolla dowiedzieliśmy się, że po La Jolla krążą sprzeczne pogłoski. Wiemy, że widziano zamaskowaną osobę wchodzącą po zmroku na teren posiadłości McKaya. Wiemy także, że część żołnierzy uważa, iż ta osoba jest powiązana z wypadkami oraz awariami na terenie obiektów McKaya. Ponadto mamy informację, że część żołnierzy uważa, iż tą osobą jest niejaki Umberto Salazar, banita stracony w styczniu 2019 roku, zgodnie z raportem podpisanym przez część spośród was. Admirał Benitez pragnie wiedzieć, czy jej chorążowie są kłamcami, którzy sfałszowali raport o śmierci, żeby zatuszować jakiś błąd, czy może tylko przesądnymi idiotami, którzy wolą opowieści o duchach od bardziej oczywistego wyjaśnienia, że zamaskowani partyzanci atakują cele przemysłowe. Chcę do końca tygodnia otrzymać pełny raport. Pamiętajcie, że McKay wykorzysta każdą okazję, żeby poddać w wątpliwość przywództwo admirał Benitez. No i podpisano sekretarz sztabu admirał Benitez. No dobra. Tutaj jeszcze coś. Miguel, guzik mnie obchodzi, że jesteś nowy i boisz się soldados. Zjawią się tu za tydzień, a ty masz ich oprowadzić. A więc zamknij japę i zapamiętaj, jak dostać się do panelu sterowania zaporą, żebyś potem wyglądał na kogoś, kto wie, co robi. Uruchom sterowanie upustami koło kalendarza. Naciśnij przycisk z boku hydraulicznych maszyn monitorujących. Odkręć zawór ciśnieniowy. Wróć do głównej konsoli i naciśnij ostatni guzik, a tak przy okazji, jeśli zepsujesz tę wycieczkę, nie będziesz musiał zajmować się, czy przejmować się armią. Sam cię utopię. Główny inżynier Gonzales. No dobra, czyli tutaj mamy bardziej skomplikowane to wszystko. Czyli tak, sterowanie upustami koło kalendarza uruchomić. Aha. Czyli to tutaj. Tu muszę sobie, kurczę, podsumować to wszystko, żeby się nie pomylić. Później przycisk z boku hydraulicznych maszyn. Następnie zawór ciśnieniowy. Czyli to. I główna konsola. A, tu jeszcze w ogóle mogę też odblokować. Tędy nie przejdę. A główna konsola to w końcu która? To będzie właśnie to chyba. No dobra. Czyli tak, lecimy. Najpierw tutaj. Teraz tu. Zawór. No i główna konsola. No i patrzcie, kurde. Niesłychane. I pomyśleć, że bez tego udało się dostać się do tego pracownika i zabrać klucz, czy też kartę, jak kto woli. No, dopiero teraz nie byłoby z tym absolutnie żadnego problemu, bo patrzcie. Nie mamy tutaj już tego prądu, więc można by było spokojnie podejść i to zabrać. No, ja zrobiłem inaczej, ale mówię, no, chciałem też zobaczyć, jak to wygląda od początku do końca w tej wyprawie po skarb. No i przy okazji udało się zdobyć notkę. A i też dowiedzieć się paru szczegółów. No dobra, zabieramy nagrodę. Done with this place.
One more reason to hate Castillo. Jeszcze jakieś punkty doświadczenia? Niekoniecznie może, ale mamy strzelbę w nagrodę, sprzęt wykopaliskowy. Od razu bym się w to wyposażył. Tylko tak, tutaj powróćmy sobie do tego wyposażenia i teraz zamiast czego to wybiorę? Może zrezygnujmy z pyrotechno póki co. A tu mamy tę strzelbę. A, tylko że amunicja trująca. Średnio mnie to interesuje. Tutaj wisiorki możemy sobie jeszcze sprawdzić, bo odblokowałem ostatnio dwa. To znaczy jeden w poprzednim odcinku. I to ten, wojenny taniec Idy. To właśnie za wykonanie ostatniej wyprawy po skarb z poprzedniego odcinka. A drugi wisiorek poza nagraniem zdobyłem. W ramach ukończonej operacji Los Bandidos i to będzie ten wysoki obcas. Czasem piękno naprawdę boli. A, jeszcze jeden był wisiorek z tej operacji Los Bandidos. I to w takim razie dodamy sobie tu. Marakasy. Cza, cza, cza. Jeszcze jeden jest w zanadrzu, kurczę. To nieźle. Ciekawe, czy do pistoletu mogę dodać? No nie do końca, czyli na razie zostawmy tamten wisiorek. No już jakiś czas najwyraźniej do tego nie zaglądałem. Tak, te marakasy się prezentują na broni. Teraz tutaj sprawdzamy kolejny wisiorek. Ten wysoki obcas właśnie. No i na strzelbie. To z poprzedniego odcinka. No i z chęcią bym tę strzelbę przetestował, kurczę, przy jakiejś okazji. Tylko tak patrzę, czy jest tutaj, gdzie się jeszcze wybierać ewentualnie. Moglibyśmy na przykład tu się wybrać po pudełko z biżuterią. I mamy jeszcze jedną jarańską kontrabandę. No dobra, to co wy na to, żeby tam właśnie wyruszyć? Zastanawiam się, czy będzie też szansa, żeby spotkać jakiegoś żołnierza. No na przykład tutaj mamy przed sobą. Okej, no i tutaj oczywiście ten efekt zatrucia. Ale szczerze mówiąc nie przyda się. Nie przyda się dlatego, że nie ma innego żołnierza. A wiadomo, że efekt zatrucia tak działa, żeby ona zaatakowała jakiegoś swojego sojusznika. McCain nie zapewni nam wyposażenia ochronnego. Przynieście co tylko możecie, żeby chronić się przed trucizną. Nie powinno dojść do żadnych wycieków, ale na wszelki wypadek pamiętajcie, jeśli wszystko inne zawiedzie, wskakujcie do jeziora, żeby się opłukać. Oj, to nie wiem, czy chcę tu wchodzić. Czytaj. Ta stacja będzie od teraz służyć jako stacja wtryskowa rurociągu trucizny. Wszystkie działania mające na celu filtrację i dystrybucję wody mają zostać przerwane. Okej, takie mieliście plany co do tego miejsca. Dobra, to tyle tutaj. Lećmy w takim razie. Cały czas w stronę tego pudełka z biżuterią. I później spróbujemy zdobyć jeszcze tę nową broń. Kurczę, przydałoby się spotkać właśnie jakąś grupę żołnierzy, żeby wtedy ewentualnie sprawdzić. Ale wiecie, no te zatrute pociski już niejednokrotnie testowaliśmy i no, od zawsze dochodzę do wniosku, że w tej grze naprawdę mi się to nie przydaje. Zdecydowanie bardziej wolę sam rozprawić się z przeciwnikami, a nie wysługiwać się innymi żołnierzami. To, prawdę mówiąc, dużo więcej trwa niż wtedy, kiedy ja sam mogę się uporać z zagrożeniem. Tymczasem tak, no tutaj właśnie mamy tę jarańską kontrabandę. To znaczy nie, jarańska kontrabanda to jest nowa broń, a tu właśnie będzie... O, proszę. Po prostu kolejna puszka farby. No i tutaj jeszcze się wybierzmy. Najwyraźniej będę musiał zanurkować, tak to by wyglądało. Jeśli tutaj wyskoczę, powinno być ok. Mam nadzieję, że jakoś przelecimy między tymi drzewami. No, ale tak szczerze mówiąc, kurczę, liczyłem, że troszkę dalej dolecę. A tutaj patrzcie, są jednak przeszkody. Z
zróbmy to w ten sposób w takim razie i... No tutaj, chcąc nie chcąc, i tak będę musiał kawałek przepłynąć. Wow, wow, wow. Może idźcie sobie, co? Albo raczej jedźcie stąd. Dobra, tutaj i tak nie ma czego szukać. No jest jeszcze ten jeden żołnierz. No, teraz kurczę... Mogą się trochę poatakować nawzajem. Zobaczymy, jak to zadziała. Mam nadzieję, że nie skupią się na mnie, tylko właśnie wyeliminują się. Najgorsze jest to, że ja muszę z pewnej odległości obserwować, żeby nie zaczęli strzelać do mnie. Jeden zdjęty. Tamten już padł. To samo się stanie z tym sierżantem. Albo raczej chyba z panią sierżant. Kompozyt przemysłowy. Dwie sztuki. No dobra. Możemy w każdym razie nurkować tutaj. Najbliższa łódź jest z prawej strony, ale to musiałbym po prostu przechwycić łódź przeciwników. Najgorsze jest to, że oni strzelają do kogoś. Na szczęście i o dziwo nie do mnie. Grunt, żeby po prostu dopłynąć do samej tej kontrabandy. A trochę to trwało, więc najpewniej w procesie montażu puściłem wam to na jakimś przyspieszeniu. No i zabieramy wszystko. Najważniejsze to ta nowa broń. Płyń albo toń, lekki karabin maszynowy. Dobra, wynurzyć się. I teraz po prostu chyba skorzystam z jakiejś szybkiej podróży, żeby już dostać się gdzieś indziej. Zastanawiam się tylko gdzie. Możemy tutaj sobie polecieć. Na przykład tutaj z tej bazy FND. Zobaczymy, może i tutaj trafimy na jakichś żołnierzy, żeby sprawdzić ten LKM dopiero co zdobyty. Zaraz będę musiał też rzucić okiem na to w ekwipunku. Ale podlećmy na razie możliwie jak najbliżej. Widzę, że to chyba jest na jakiejś wieży tutaj. Może lepiej wylądujmy. Dopiero zaczepimy się kotwiczką, tak chyba będzie rozsądniej. Tak patrzyłem jeszcze na mapkę, gdzie w okolicy są inne skrzynki Libertad i mam parę na oku do nadrobienia. Zaraz będziemy to pewnie robić. Tylko tutaj jeszcze rzeczywiście zeskoczmy. I ten arsenał zmienić. Czyli tak, tutaj mamy LKM-y. Ostatni unikalny. Amunicja zapalająca akurat w tym przypadku. No i tutaj możemy sobie dodać ten nowy wisiorek. El Puro. Ciesz się smakiem. Jest też tłumik przy okazji i mikrocelownik. No dobra. Z amunicji zapalającej też praktycznie nie korzystam, tak szczerze mówiąc, no ale okej. Dobra, skoro już tu jestem, to właśnie jeszcze tutaj byśmy się na przykład udali. Później kolejna skrzynka Libertad nieco dalej. A w tym przypadku chyba możliwe będzie polecenie chociaż kawałek. No może niekoniecznie, kurczę. Prawdopodobnie źle się wybiłem. Gdyby nie to, pewnie by się udało. Wow, tam są jakieś systemy bezpieczeństwa w tym miejscu. Ciekawe czemu, co? Przy jakimś zadaniu swego czasu coś takiego było. Może dlatego, że... No tutaj jest jeszcze jakaś pozostałość tego questa. Nie jest to wykluczone. Tak czy siak, te pozostałe wyprawy po skarb i jarańskie opowieści oczywiście jeszcze sobie przejdziemy. Ale w swoim czasie. Na razie wypróbujmy ten lekki karabin maszynowy. Zobaczymy, jak to działa. To by było na tyle, jeśli o ciebie chodzi, kolego. No jeśli jeszcze mamy do czynienia z takim zwykłym żołnierzem, no to podpalanie jest całkiem skuteczne, powiedzmy, ale poza tym raczej nie warto chyba korzystać z takiej broni, to znaczy z takiego typu amunicji, a ponieważ jest to broń unikalna, no to w tym przypadku rodzaju amunicji nie mogę zmienić, niestety. O tym trzeba zawsze pamiętać. Dobra, bo ja zawsze, kurczę, jak wbijam w takie miejsca, to kusi mnie, żeby jednak te surowce jeszcze pozbierać, ale naprawdę powinienem się skupić na tym, co najważniejsze. Oh, your lures must be watching me.
Tu jeszcze mamy kogoś. I też. Dosłownie dwa strzały. Patrzcie, to się kurczę jeszcze wyratował z tego. Chciałem powiedzieć, że dwa strzały wystarczają, bo resztę załatwia podpalenie, ale jednak nie w każdym przypadku, jak się okazuje. Dobra, to teraz ruszamy tam. Mam nadzieję, że tutaj jakoś przejdziemy, ale chyba nie będzie dużego problemu. Tam, gdzie byłem też wcześniej, właśnie pojawiło mi się w międzyczasie coś nowego, jeśli chodzi o te skrzynki Libertad. A tutaj jaki mamy zjazd? Okej, okay, w końcu musiałem o coś się zahaczyć, a jak żeby inaczej? Nadal chyba jeszcze nie odblokowałem w tej grze trofeum, żeby zjechać ileś tam metrów w dół. No, takie miejsce to już gdzie indziej do odnalezienia. Tymczasem tutaj... Chyba w tym budynku, czy jednak pod wodą coś będzie? Zaraz rzucimy okiem. No, zdecydowanie pod wodą, ale nie musimy nurkować. Tylko klej supremo. No dobra, w najbliższej okolicy nic godnego uwagi już się nie znajduje, więc chyba przeniosę się desantem powietrznym do tych skrzynek, o których mówiłem wcześniej. No na przykład tutaj mamy jedną taką, możemy tam szybko polecieć. Jak najbardziej skrzynka jest w zasięgu desantu powietrznego. A to miejsce kojarzę, jakbyśmy już tu chyba byli. A zresztą ten teren na mapie jest odkryty. Tylko właśnie tej skrzynki jeszcze brakowało. Najwyraźniej byłem tutaj, ale samej zawartości skrzyni nie zbierałem. Więc teraz nadrabiam te zaległości. Szkoda, że brakuje jakiejś notatki w okolicy. Ale proszę bardzo, mamy to, klej supremo, czyli kolejny materiał typu zrób to sam. A rzeczywiście te obszary są już wyeksplorowane. No właśnie, bo tutaj chyba ten wyścig się odbywał, mam takie wrażenie. Niewykluczone. To tak samo, możemy też się wybrać na przykład po tę skrzynkę FND, ruszając prosto z tego celu wojskowego, z tego punktu kontrolnego FND. No tak właściwie to teraz nie powinienem już mówić, że jest to punkt kontrolny FND, skoro został przejęty przeze mnie. Bo teraz należy do Libertad. Troszkę wcześniej wyląduję. Bo tutaj widać było na mapie, że ten fragment mapki jest nieodkryty, więc teraz będzie już odkryty jak najbardziej, nawet tu z tej strony jeszcze. No ale na takim skrawku już się nic nie może kryć oczywiście. Więc wracamy jak najszybciej. I może jeszcze na sam koniec pójdziemy jeszcze tam bardziej na zachód, bo widziałem, że jest tam coś jeszcze. No a tutaj po raz kolejny będziemy mogli wypróbować ten LKM sobie. Nie zwlekajmy. Mamy tutaj jednego żołnierza. I drugi zaraz obok. I co, też to cię załatwi? No tak nie do końca. Dobra. Tłumik nawet przestał działać, no bo jak długo strzelamy, to się przegrzewa oczywiście. No ale już do tego jesteśmy przyzwyczajeni, absolutnie. No dobra, ale to była tylko formalność, żeby to tutaj zebrać. Na szczęście ta kobieta, która tutaj była, wow, uciekła najwyraźniej, więc chyba nic jej się nie stało. Możemy teraz ruszać. Właśnie o tym jeszcze miejscu mówiłem. I tam blisko też jakaś baza FND. A to rzeczywiście jeszcze w tej okolicy mnie nie było do tej pory. Przydałoby się jakieś auto. Ale szczerze mówiąc, no ta ciężarówka średnio interesuje, chociaż zatrzymaj się. Muszę to sprawdzić. Mam wrażenie, że to jest nowa ciężarówka. A nie, nie ma informacji o tym, że mogę ją oddać. Więc chyba jednak jej nie zeskanujemy. Oczywiście sprawdzę to. Ja zdecydowanie już ją miałem. Raczej rzadko spotykana, bo właśnie miałem takie wrażenie, jakbym jej jeszcze nie widział. A przynajmniej nie skanował, ale jednak tak się już stało.
Zresztą w poszukiwaniu tych ewentualnych kolejnych pojazdów to pewnie będziemy musieli wybrać się do innych regionów, podejrzewam. No, ale tutaj, jeśli bym chciał się zbliżyć ciężarówką, to średnio będzie to użyteczny pojazd, bo raczej po takich wertepach nie ma co tutaj śmigać. Co innego, gdybyśmy mieli jakiegoś kłada. No, a tutaj też jakiś żołnierz przed nami. Pozwolę sobie jednak skupić się tutaj na tym, co jest oznaczone na mapie. A same surowce może za chwilę sobie zbiorę poza nagraniem. A patrzcie, kogo my tu mamy znowu. Te plakaty już nie po raz pierwszy widoczne. Nie wiem, czy to jest ten sam gość, którego swego czasu uwalnialiśmy w ramach innego zadania. Już zapomniałeś, prawda? Klucz do szopy ukryłam przy stole warsztatowym w pobliskim punkcie obserwacyjnym partyzantów. Jeśli nie będziesz w stanie go znaleźć, to znaczy, że zmarnowałam już zbyt wiele czasu. O kurczę, punkt obserwacyjny. No musi tutaj być gdzieś niedaleko, raczej na górze są te punkty zawsze. Więc chyba spróbuję się dostać nieco wyżej. A patrzcie, jest nawet chyba oznaczenie. Ciekawe, czy to już będzie tutaj właśnie? Przy stole warsztatowym miało być, prawda? Więc raczej powinienem szukać jeszcze gdzieś dalej, ale... O, tam jest ktoś oznaczony. To może być wskazówka. A nie, po tej stronie widzę. Jest tu warsztatowy i mamy ten punkt obserwacyjny. Czyli tutaj będzie kluczyk. No, zawsze notatki bywają pomocne w takim przypadku. I nie inaczej jest tutaj. Proszę. Mamy klucz do szopy na farmie Ojeda. Pokażę wam od razu, gdzie to znaleźliśmy. Tutaj. No, a po samą skrzynkę musimy z powrotem sobie zejść. Co już tylko będzie czystą formalnością. Znowu zjedziemy kawałek, ale... Kurde. Łatwo sobie zrobić w ten sposób krzywdę, jak widać. No dobra, ale wejdźmy tutaj. No i mamy to. A jak mówię, czy jak mówiłem już wcześniej, te surowce, które tutaj są, pozbieram sobie poza nagraniem. Może jeszcze wybiorę ubranie, dzięki któremu tych surowców zawsze zdobywamy więcej. Na teraz to będzie wszystko. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!